Siemano, jestem Artes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. Ale mi myszka uciekła tutaj. Słuchajcie, znajdujemy się na plaży tutaj, gdzie pierwszą nockę miałem, pamiętacie, w serii w drugim odcinku, bo pierwszy odcinek to był taki multiplayer. W drugim odcinku tutaj pierwszą noc przetrwaliśmy, słuchajcie, ale znajduję się tutaj z pewnego powodu i z pewnego powodu stoję w wodzie. Za mną jest oczywiście ponton z pistoletem, ale głównie dzisiaj chciałem tutaj was zapytać. Czy wiedzieliście, że w Sons of the Forest da się budować w wodzie? Tak, słuchajcie, to jest ostatni bloczek, który dało się postawić tak normalnie w grze, bo później już to niestety się nie dało, ale w momencie, gdy postawiłem jedną tutaj kłodę, to dało się to rozbudowywać. Czekajcie, pokażę. Właśnie w ten sposób, że mogłem sobie tak stawiać i właśnie dzięki temu dałem radę właśnie tak budować do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Leciałem sobie tutaj z takim budowaniem cały czas do przodu, aż doszedłem niestety do tego momentu, bo tutaj już było zagłębione. Bo dalej się budować pod tą wodą nie dało, ale jednak jak tak popatrzycie na tą odległość, którą tutaj uzyskałem, to powiem wam, że no w wodzie tutaj idzie ciekawe rzeczy w sumie porobić, szczególnie w tym miejscu. Ale dobra, o co mi tutaj chodziło? Głównie chodziło mi o to, że chciałem się dostać jak najbliżej tego pontonu, żeby odpalić tutaj nasz sprzęt do trolki, wstrzelić się właśnie w ten ponton i zrobić sobie gdzieś tutaj przejście, ale niestety jestem za daleko, a już dalej nic nie zrobię. Aczkolwiek, gdybym postawił sobie taką wieżę obserwacyjną, widzicie, ja sobie mogę ją tam dalej stawiać, to mógłbym jeszcze troszeczkę tutaj w sumie takiego miejsca, znaczy miejsca, takiej odległości tutaj nadrobić, ale no niestety, myślę, że dalej byłoby za głęboko i tak czy siak by mi takiego tutaj miejsca zabrakło, ale to w sumie tak dla testów, tak się bawiłem w sumie wieczorkiem. Tutaj jak widać coś takiego tutaj wyszło. Generalnie śmieszna opcja, bo kłody na początku jak tak się stawia, da się je podnieść, jak tutaj podniesiecie, to na dole oczywiście, no niby się nie da pod wodą budować, także taka kłoda znika, ale coś sobie tutaj takiego lata i powiem wam, że troszeczkę tutaj rąbanie z tym jest, także no serio miałem nadzieję, że uda mi się tutaj do końca w sumie dotrzeć. Czekajcie, bo się zablokowałem, ale no niestety tam się już zrobiło za głęboko i już nie dało się tych kłód podnosić, wiecie, tak w górę, tak przed siebie, także no tak to wygląda. O, tutaj na przykład w tym momencie, jak tutaj zbudowałem, to już dalej też nic nie mogłem, bo jakoś coś źle zapało, ale no generalnie da się budować w wodzie. Jakby ktoś pytał, jakby ktoś chciał popróbować, to oczywiście da radę tutaj coś takiego rozkminiać. Dobra. A wracając, słuchajcie, trochę tutaj posiedziałem, zrobiłem sobie, myślałem przez chwilę, że to pudło lata, to jakiś ptak. Zrobiłem sobie właśnie dojście na tę plażę w tym miejscu. Słuchajcie, zbiorę sobie rzeczy. O, jak miło, mamy pełny pakiet racji żywnościowych. Myk, myk, myk. Tutaj zbieramy. Jakieś granaty wlecą. Właśnie tak. Dobra, amunicja, napój energetyczny. No i piękniej sobie itemki zgarnęłem. Także słuchajcie, generalnie muszę powiedzieć, że już w tym momencie jestem połączony ze wszystkimi nadajnikami. Bo tam, wiecie, tam jest jeden nadajnik, ale tam generalnie teraz nie dolecę. Ale mam tutaj dojście trylką w sumie do tego momentu. Także mam połączenie trylkami do każdego lokalizatora GPS, jaki jest tutaj na mapie. Co jest mega na plus, bo jak coś wleci w update'cie koło jakiegoś takiego nadajnika, to już mamy miejsce. Oraz jestem połączony już ze wszystkimi obiektami, które to tutaj nam mrugają na mapie, także też jest mega sztosik. Teraz właśnie wam pokazuję tutaj nową trasę, jaka powstała. Swoją drogą, strasznie hiper dużo ultra turbo tutaj kanibali mi biega w tych miejscach, ich jest po prostu od groma. Ja chciałem sobie ogólnie bazę robić na plaży. O, tam już na przykład coś hasa, to nie jest chyba Virginia, ale jest po prostu tragedia. Myślę, żeby jakąś drugą plażę oblegać, bo na tej się no niestety no łatwo nie wybuduje, żeby nie było jakichś tam zadymek i przeszkód. Także tak, takie tutaj w sumie info zapodaje, że tu jest grubo. Bo też tutaj jakaś wioska gdzieś jest niedaleko Skitrana w Krzaczorach czy coś. Także no nieciekawa miejscowa pod budowanie, ewentualnie pod dalsze przetrwanie. No generalnie trochę tutaj musiałem się nakminić. Teraz akurat lecimy tą fajną trasą, bo wiecie, tutaj sobie rzeka leci do morza czy tam oceanu. To tutaj akurat większego problemu z tymi trolkami akurat nie miałem. Ale w innych miejscach, które tutaj kminiłem, no zaciekawieni, bo o, teraz dolatujemy właśnie do miejsca, które wam ostatnio pokazywałem, właśnie
przy tych nagrobkach, przy tym miejscu, gdzie właśnie lecieliśmy do świecącego jednego punktu właśnie z drukarką 3D i tam była też piła i takie inne rzeczy. Także tutaj właśnie zrobiłem takie rozdzielenie. A cała ta pozostała strefa tych mrugających punktów, to już zrobiłem właśnie tam, gdzie w poprzednim odcinku zakończyliśmy, po prostu dokończyłem tam ten projekcik i można tam polecieć dalej. W sumie zrobię pauzę i wam pokażę, jak to wygląda od miejsca właśnie, na którym ostatnio zakończyliśmy. I dolatuję do miejsca, gdzie wczoraj, nie wiem w sumie kiedy był ten odcinek, mieliśmy ostatni przystanek, czyli przy tym właśnie wejściu A. Tutaj rolkę taką wkleiłem tutaj, stwierdziłem, a czemu nie? Działa to działa, jest ok. Czekajcie, pokażę wam, żeby nie było, że tylko mówię, opowiadam. Bardzo jest od razu prosto pod wejście, wychodzi się, można kliknąć myk. Zobaczmy, czy teraz mi się uda tutaj wlecieć, w razie czego mam te rolki. Rzuciło mnie, ostatnio nie odrzuciło, czyli trzeba będzie tutaj blokadkę zrobić, ale to na spokojnie zrobimy, a teraz polećmy dalej z kolejnym tutaj połączeniem. Słuchajcie, to jest takie przygotowywanie się pod kolejne update'y, to jest, może nie wiem, może nudno się to ogląda, nie mam pojęcia, ale bardzo fajna sprawa to jest, szczególnie na przyszłość, o ile mi sajwa nie wywali, to powinno być wszystko właśnie w porządku. Słuchajcie, jest teraz obecnie w grze dzień 49, czyli zaraz powinienem dostać osiągnięcie za 50 dni, w Sons of the Forest, że dzisiaj na odcinku powinniśmy to wbić, szczególnie, że zaraz się robi nocka, a tutaj sobie lecę dalej, tu prawie zaryliśmy, ale nie zaryliśmy, także tu się udało. I słuchajcie, mamy tutaj skrzyżowanie takie, generalnie to miejsce to jest miejsce, do którego teraz nie pójdziemy, ale pójdziemy za chwilę, już wam pokażę, o co chodzi. Tak, tylko chciałem powiedzieć, że to nic nie ma takiego ciekawego. Tutaj jest wioska kanibali, też tutaj było przypałowo strasznie. Aż się Virginia do mnie pytała, żeby pomagać. Dobra. Także mamy, tutaj są blokadki, bo mnie zarzuciło, także tutaj już zrobione. Lecimy dalej. I tutaj mamy wejście. Właśnie do jednego z tych punktów mrugających. Tutaj ostatnio właśnie w update'cie byliśmy tutaj, gdzie właśnie bossa dodali. Się dzieją różne rzeczy ciekawe, ale to pokażecie. Tutaj jest kusza i te inne, to jest spiżarnia. O, spiżarnia. To jest taka właśnie miejscowa ze spiżarnią. Także jak widzicie, wszystkie punkty mam tutaj świecące połączone. Tam jeden jakiś też, gdzie jest coś daleko, to też mam w jednej tyrolce połączone, ale to już wiecie. I słuchajcie, poleciałem sobie dalej, bo jak wszyscy tutaj wiedzą, którzy tutaj patrzą na mapę, jest jeszcze jeden lokalizator, do którego nie mieliśmy połączenia, czyli lokalizator no, na grobku, czy grobu z shotgunem i też z lokalizatorem. On mi się cały czas na mapie wyświetla. Myślę, że to dlatego, że jak wykopałem tamtą miejscówkę, to wziąłem tylko shotguna, nie wziąłem lokalizatora stamtąd. On mi cały czas stamtąd nadaje. Bo wszystkie inne punkty, no czasami mi znikają, się nie pojawiają, ale ten cały czas się świeci. No chyba, że wziąłem A. Wow! Wow! To było niespodziewane. Nawet mi HP nie zabrało. Ale jazda. Dobra. No nie można więcej. No tak, jak się zdobywa, to się ma. Dobra, czekajcie, tutaj połączyłem. Dobra. Teraz sobie złą linkę usunąłem i nie było ciekawie. No jak mnie odbiło? Widzieliście się normalnie, jakby ktoś mnie tak wziął, kopnął tam na dół i elo. O, no i jesteśmy na miejscu, także tutaj mamy taki punkcik, spróbuję to wykopać. Może nic mnie tutaj nie zaatakuje, bo jak pamiętacie, tutaj ochrona jest dosyć niezła, a ja w ogóle się nawet nie ubrałem w nic. No dobra, jak dostanę hita, to spierdzielam, najwyżej umrę. Jak nie uda mi się uciec oczywiście. O, w sumie ostatnio to w zimie kopaliśmy. Wow. Dobra, zabrałem ci lokalizator i shotguna tutaj zostawiam dla przyjaciół. No może niekoniecznie dla was, Virgi. Ale creepy muzyka. Ja sobie drugą słuchawkę założyłem. Ach, już nie, dobra.
A, to lecimy. Dobra, to do skrzyżowania, co mówiłem, że na razie nie powiem. To generalnie jak się wchodzi do tej spiżarni, jak tam się idzie do tego bossa i tam dalej się wskakuje do tej wody i się płynie, 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 to się wychodzi stosunkowo daleko od tamtego miejsca z jaskini. Stąd stwierdziłem, że a trzeba tutaj zrobić drogę właśnie powrotną z tamtej lokalizacji. I naprawdę była daleko, jeszcze między innymi jak drzewa kosiłem po prostej z GPS-a, to oczywiście wyszło krzywo i mam kawałek lasu nawet z pienkami wywalony, który no mogłem nie wycinać, ale co tam, tam się raczej nie będę budował, także może tam drzewek nie być, ale to zaraz pokażę, tylko tam dojedziemy. Myk, dobra, tutaj mamy właśnie zjazd do tej jaskini, jak najbardziej. Wszystko połączone. Jeszcze mam parę takich miejscówek, do których chciałbym zrobić tyrolkę. Przede wszystkim byłby to samolot, przy którym jest trochę dropów, w tym bardzo dużo zegarków. Można tam sobie cisnąć pod achievkę właśnie z zegarkami, żeby zbierać. Ale aktualnie to osiągnięcie jest zbugowane, także jakoś mi się tam zbytnio nie spieszy. Dobra, teraz jest to skrzyżowanie, o którym mówiłem. Drugą miejscówką, do której na pewno chciałbym zrobić tyrolkę, tylko muszę poszukać dokładnej lokalizacji, bo tak w sumie z pamięci to nie znam, ale jest taka w pewnym miejscu wioska, ale takich domków, nie namiotów, nie jakieś tego, tylko po prostu są drewniane domki. Ja tam byłem w sumie na live'ie, na tym save'ie nie pamiętam, czy tam byłem, ale jest taka miejscowa i tam w sumie żadnych itemków nie ma, ale fajnie to wygląda, dlatego chciałbym mieć tam tyrolkę. A dlaczego? Fajna miejscowa, niczego nie ma, drugi punkt. Więc co się tam będzie działo po update'cie? Oczywiście po którymś update'cie coś tam zostanie wprowadzone. Czy to boss, czy to jacyś nowi kanibale, czy to może jakaś jacyś przeciwnicy. Aha, frajer. Chciał mi wskoczyć, widzieliście? No, to jest wyjście z tej jaskini i tylko się wychodzi do linki, myk i można jechać. Także właśnie chciałbym zrobić do tamtej miejscowy, bo tam na pewno coś się będzie działo. Beka, jak tam tylko ktoś się wybuduje, zacznie sobie robić w tamtym miejscu survival, a tam dodadzą jakieś, kurde, nie wiadomo jakie rzeczy i będą musieli się stamtąd wynosić. To byłoby w sumie śmieszne. Ale ja na to liczę. Ale ja na to liczę. Dlatego będę chciał mieć połączenie z tamtym miejscem, bo wygląda jak, kurde, miejscowa, do której musi być coś zrobione w niedalekiej właśnie przyszłości. Także no, trzymam kciuki za to. No. No i wydaje mi się, że to jest właśnie po mojej części wyspy, czy mojej tam właśnie, bo jestem za górą, bo to wszystko jest... Czekajcie, na mapce pokażę. Wszystko jest na tej części mapy, a ta druga część mapy jakaś taka pusta. Jest tam w sumie koniec gry. Ten lewy punkcik, co mi tam się świeci, to też mamy tam połączenie. Tak, z tamtym mamy połączenie? Chyba tak. No, ale generalnie wszystko... Jezus, wyskoczył mi na drugim ekranie, coś myślałem, że mi się OBS skraszował. A to czas na aktualizację. Program chce mi się aktualizować, który zawsze jest ułożony w miejscu, gdzie jest OBS, i mi właśnie tak wyskoczył. Ja pierdzielę. Stresują ludzi z rana. Mnie jest takiego rana, ale nieważne. Dobra, gdzie ja lecę, bo już się pogubiłem. Dobra, tutaj pod wejście. A, świetnie, dobra. Która to jest godzina tak właściwie w grze? 18. Dobra, i dzień 50 za chwilę. Dobra. Słuchajcie, ja tutaj wezmę opcję. Damy sobie jasność na maksa. Grafikę hit sobie ustawię, żeby było trochę jaśniej. O, tak się fajnie niebiesko zrobiło. Nie wiem, czy to widzicie. Jeśli nie widzicie, to macie za ciemno monitor, bądź telefon ustawiony. To polecam dać jaśniej. Dobra. Teraz się zastanawiam, czy się przespać, żeby wbiła się ta achievka. Czy zrobić nocne place'y? O kurde. Dobra, słuchajcie, lecę do bazy. Widzimy się już w bazie. Mam nadzieję, że zdążę przed północą. U się kolorki zmieniły. Ja pierdzielę. Pełna ciemność zrobiła. Dobra, słuchajcie, bo wydarzyła się rzecz tutaj, jak wracam. Czekajcie, światełko. Jestem aktualnie tutaj na moim skrzyżowaniu, już dosyć blisko bazy, gdzie ja zawsze zeskakuję po amunicję. Ja tu widzę, że coś mi się podświetla. Ja tu patrzę. A tu nie wiem, czy to się zbugowało. To co tutaj chodzi, ale tutaj się zrespiły lotnie. W ilości 3. Nawet 4. A tu ich nigdy nie widziałem, jak leciałem, także jakiś śmieszny bug musiał powstać.
Beczunia, sprawdźcie u siebie, czy macie tutaj lotnie. Bo jest opcja, że wam się mogły tutaj tak zrespić, jak i mi właśnie w tym momencie. Dobra, która to jest godzina właściwie? 21, dobra, zaraz tutaj ciwka będzie wbijana. A ja tak patrzę tak, co to jest? Jakiś trójkąty, bo wiecie, zapalniczkę miałem nad wyłączoną. Patrzę tak, okej. Okay. Chyba lotnie, dobra, wznawiam nagranie. Beczka. Tylko takie z tyłka miejsce, bo stamtąd się nigdzie polecieć nie da, także coś chyba poszło bardzo nie halo. Ale jeśli tam są teraz normalnie lotnie, no to mam świt puk do lotni, no. Do dwóch już w sumie. A, beczunia, beczunia. O, właśnie, właśnie, właśnie. Teraz jak czytam save'aś, to tutaj nie byłem. Zobaczymy, czy mi linki usunęło znowu. Jest takie miejsce, że linki usuwa. No tak, tutaj też zrobiłem małą poprawę wcześniej, co mówiłem. Usunąłem tutaj jedną drewienkę i mogę teraz tutaj normalnie wlecieć, po ludzku. Let's go! Czy wbija achievkę poza bazą, czy w bazie? Walka z czasem. Dobra. Czasami mi usuwa tą linkę, na której teraz jadę, a czasami tą po drugiej stronie. Ale widzę, że jest, dobra, uff. Całe szczęście. To bym musiał znowu celować, kurde, bo one są tak na styk zrobione. Bardzo łatwo sytuację tutaj zrąbać. O, ale za to... O, jest tutaj linka, dobra. Myślałem, że tutaj linki nie ma. A po prostu było za ciemno. Myk, 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 myk. A, się zaświeciło tak. Halo, właściciel chaty jedzie. Odpalać światła. Dobra, very good. Która to jest godzina? 22, 30, 40 nawet. Dobra, gites. Oczywiście nasi wesoli przyjaciele są na drugim końcu świata tego. Wait, bo mówiłem, że mam do wszystkich świecących punktów. Właśnie nie mam tutaj do tych. Nie mam do tych punktów tutaj zrobionych. Mam po tamtej stronie. A dobra, ogarnę sobie te rolki już. To dosyć niedługo. Swoją drogą teraz tej nocy powinna się zima zrobić. Ostatnio mówiłem, no teraz zima, to się jesień zrobiłem się. Coś porąbało. No to tamten punkt, gdzie była katana. Mamy do połączenia, mamy koniec gry do połączenia. I ten punkcik na końcu to był rewolwer. O, to musimy połączyć, ale to na spokojnie. Sobie już będę to ogarniał jak najbardziej tutaj. Wszystko dookoła. Dobra, pora się zapisać. Oh yeah. Dobra, zapisani jesteśmy. No, tu się zaraz zamrozi, będę jakieś pułapeczki kminił. Słuchajcie, ostatnie 30 sekund do osiągnięcia. Tak, czekałem na tą achievkę. I teraz mamy na to szansę. Znaczy, no mógłbym się przespać, żeby szybciej wleciała. Ale jednak wolę to, żeby się w nocy wbiła. Że mam nadzieję, że tutaj wyskoczy. Uwaga, uwaga. Całe 10 sekund. Patrzmy na ekranie. Tak, specjalnie nie chowam, żeby było widać, czy dokładnie o określonej godzinie się achievka wbije. Czy to jakoś później. Dobra, uwaga. 2 sekundy. Sekunda. Miki, nie ma osiągnięcia. Ale skam. Oh my god, to może... Może ten. Może pierwszej w nocy, a może rano się to robi dopiero. To jest za przetrwanie 50 dni, słuchajcie, czyli jeszcze jeden dzień. Ja pierdzielę, dobra, do spania. Nie za 50 dzień, a 51, bo się liczy nie od dnia 0. Gra, tylko zawsze od pierwszego. Dobra, no się trochę pośpieszyłem, no nic. No nic, tak to już bywa. Ale mnie, kurde, oskamowali. Ja się już jaram, kurde, robię. Super, odliczanie czy coś. I nic z tego nie wyszło. Dobra. Ten po nocy, jak tam Kelvin? Biegniesz tu tutaj? Leci sobie, nawet szybciej od Virginii, choć Virginia jak się przeteleportuje, będzie jeszcze szybsza. Dobra, także są tutaj nasze mury obronne. Teraz właśnie tak myślałem, żeby od środka zrobić, jak już ktoś tutaj przeskoczy, żeby się ponadziewał w te patyksy. Jest taki mój plan tutaj na tą bazę aktualnie. Chyba też tutaj coś trzeba będzie rozkminić, bo tak sobie
Stoi to domek, ja robię tylko te tyrolki ostatnio, nic takiego większego. Znaczy, no dobra, zrobiłem ten domek tutaj i zrobiłem ochronę bazy, to zawsze coś, nie? Ale jednak trzeba tutaj pokminić rzeczy jakieś. No i tak jak mówiłem, to jest pierwsza baza. Także za niedługo możliwe, że gdzieś tutaj zaczniemy ogarniać kieł w jakimś innym miejscu. Jest taka opcja oczywiście. Dajcie znaka, czy chcecie szybciej się przenosić. Może tutaj jeszcze porobimy rzeczy, bo wiadomo, że trzeba domek tutaj ogarnąć od środka. Takie różne rzeczy trzeba tutaj pokminić, bo w sumie tyle co tu mam domek teraz aktualnie z łóżkiem. Tam na dole mam jakieś zapasy. Właśnie a propos zapasów, to tutaj wniosłem trochę rzeczy, to mogę podrzucać, o ile jest miejsca. O, jakąś puchę mogę, jakieś płateczki mogę dorzucić. Dobra, racje żywnościowe są, ale już mam znowu pełno, także mogę tutaj podrzucać. Myk, 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 myk. Jak najbardziej. O, ramenu też mam trochę. Ale jak już tutaj jest tyle, to myślę, że nie trzeba więcej. Dobra, tutaj batoniki i płatki. I konserwy. Oj, konserw, kurde. Konserwowa półka. No i pięknie. Kurde, no tyle jedzenia z konserw, to naprawdę idzie się najeść mocno. Batony tutaj trochę energii dadzą, energetyki tutaj również. Kurde, jestem ustawiony tak trochę. Tutaj wszystko jest na maksa, czy mogę coś dorzucić? Pana maksa. Tutaj mogę podrzucać, bo to wiadomo. Roślinki to tego nie ma nigdy dużo. Dobra, ale generalnie tutaj idzie mi całkiem kozacko. No a, pamiętam jak to tutaj stawiałem te krzesełka, to mówiłem, a nie wiem po co to stawiam, skoro i tak boty nie siadają, po czym mi się przypomniało już po odcinku, ale ciągle zapominam o tym powiedzieć, że przecież boty siadają, przecież Virginia tutaj zaraz przychodzi, siada. Kelvina jeszcze nie widziałem siedzącego, ale Kelvin też potrafi podejść i usiąść sobie, także wszystko jest git. Właśnie, bo jest trochę za jasno już, jak się zrobił dzień. Myk, dobra, teraz gramy na kolorach hit. Tak granatowo bardzo. Mówię, no spoko jest do jaskiń, jak ma się tą no, zapalniczkę UV. Znaczy UV, no, tak to nazwę, żeby każdy wiedział. Po prostu jak zapalniczka się ma, to plazmową zapalniczkę, żeby nie było. O, tak, tak. To po prostu z tymi kolorami o wiele więcej wszystko widać. Dobra, dzisiaj nie będziemy nic kminili. Chciałem osiągnięcie wbić, no niestety mi się nie uda. Także jutro tutaj archiwka będzie wbita na pewno, bo chcę sobie tutaj, wiecie, poza nagrywkami wieczorkiem pograć, coś pokminić. Może zrobię trolkę sobie do miejscowy na nową bazę, jak już się zdecyduję, które miejsce. Mam dwa miejsca obecnie tutaj upatrzone, fajne. Także zobaczymy. Na ten moment ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli lubicie oglądać tę serię. I do następnego. Na razie, cześć. Żuj, kioł.